Cześć, cześć, siemanko ludzie, tutaj Gryfciu ze środka akcji tak naprawdę. Kurwa. Ponieważ zabiłby mnie prawie przed chwilą ten niewidzialny wilk, który się zbugował wcześniej. O, i właśnie kurwa mnie bije teraz. Głupi kujtas. Chujcu. Łysy pedale. Ty Żydzie rudy. O, dobra. Padł. Padły. Niefajne to było tak naprawdę, no ale okej, okay, nieważne, kurwa. O. O. Co to w ogóle jest? Potwór. Tamte były parskające, nie? Tu są... O kurwa, ale tu są dwa. Dobra, ja nic nie robiłem. Mam inny pomysł. Prawda, ten pomysł będzie mnie kosztował trochę many, ale damy radę jakoś. W ogóle jest gorąco na dworze, strasznie kurwa, ale się topię w tym momencie na przykład. Ja już muszę się napić, więc wybaczcie, jeżeli będzie czytać ten gościa. Ale niestety, nie wszystko... Mam nadzieję, że ich dwójkę zajebie. Aha, nie zajebałem ani jednego, ani drugiego, okej. Oś ty wkurwele. Jaką oni mają wytrzymałość, to ja nawet nie pytam. A, ale 500 expa jest. Ale ścięło mnie. Następny odcinek, tak myślę, będę nagrywał już na tej starszej karcie graficznej trochę. I zobaczymy, jak on będzie pod względem technicznym wyglądał. Znaczy, czy będą większe lagi, mniejsze lagi, jak to będzie w ogóle wyglądało. Znaczy, wydaje mi się, że ta karta graficzna jest dużo lepsza, bo to jest DDR3, tam jest DDR2, nie? Ale pamięcią się różnią dużo. Ta jest 500, tam to jest 1 giga, nie? Wiecie, to jednak jest trochę różnicy mimo wszystko. No, ale pizda. Ginisz ma to. On szedł on kill. Dobra, odbiegnę jeszcze kawał. Łeczek. Kawalątek taki malutki, o. Gdzieś tyle. Dobra. Zdjęta dziwka. Nie ma tu nic ciekawego. Tu nic nie ma, okej. Okay. Aha, sprawdzę co tam było, bo jeżeli one były, to coś było też ciekawego. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak mnie się wydaje. Jaka jest prawda, to się przekonamy. Tych ścierwojadów chyba nie muszę wybijać, bo bez sensu to jest trochę wybijanie takiego ścierwa z jadu. Suche żarty. Nie ma tu nic więcej. Dobra. Powiedzmy, okej. No i co tu jest? Dwa metalowe kufry. Okej. Fala promieni. Mikstury many. Mikstury many zawsze spoko, pamiętajcie o tym. Kolejna mikstura many. Zapiszmy segrę. Segresę. Poszedłbym podbić Trellis w sumie. Dużo ich tam nie ma tak naprawdę, tych orków. A Trellis to bardzo fajna forteca. Yeah. Zaraz zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie. Na razie porobimy tutaj misję w Gildern. W Gildern. A później... O kurwa, troll! Nawet dwa bym rzekł. Trzy! Jejebie. Spróbujmy jednego upierdolić. Zobaczmy, ile mu to zabierze. Trochę. Za mało, szczerze.
Dobra, jeszcze raz. Teraz z innej pozycji winnego. Żeby tamten nie czuł się zbytnio, wiecie, osaczony taki. No w tego, w tamtego chcę. Zabić 3 trole, to jestem koksem. Nie no, 2 zabiję na pewno, ale... 500 expa. Polowanie na trole. Puch. Dobra, o panie! O lala, może one nie biją zbyt dużego damage'a ogólnie, ale... Ale trutka na wytrzymałość robi swoje tak naprawdę, nie? Się chłopak zdenerwował? Dobra, jeszcze się cofnę ten kawałek. Kawalątek taki, no tyle starczy chyba. No cześć trolu. Urwa. Zachciało mi się exploringu, to mam. Zabijanie troli, kurwa. Dobra. Teraz w drugą stronę. Trochę się z nim pobawię. Tego zaprawdę powiadam wam. Byleby tamten już nie ozdrowiał, nie? Dobranoc, panie troll. Miał pan coś przy sobie może? Nie ma tu nic więcej. A, dobra, chociaż expa jest. Dużo expa tak naprawdę, nie? Bo 500 expa to jest już sporo. Można narzekać, jeżeli... Jakim chujem on ma full HP już? Ale ciul. A to chuj ci w zęby. To cię wybije, kurwa, tak jak tamtego. Wolno mi się to ładuje, no nie pierdol. O, tu trolla, myślałem, że to jakieś to. Kurwa, giną mi strzały. W rowie tego trolla. No trolu, no chodź do papy, szmato! No chyba ci pojebało, chłopczyku. Zabiłem go własnoręcznie, jak to mówią. One też musiały czegoś fajnego pilnować, bo to jest tak niemożliwe toszku, żeby one niczego nie pilnowały. Olaloj, oj, olaloj, oj. Dobra. Przestaję z tymi szamańskimi tańcami i tymi innymi, kurwa, takimi bzdetami. I biegnę. No, trochę tu rzeczy jest. Ziele pancerza. Pewnie coś... Dragot! A, czyli tu takie fajne rzeczy koło nich ten rosną. A, to zmienia całkiem postać rzeczy. Trzeba polować na tych. Na te trole w takim bądź razie. Jeszcze magiczną rudę widzę, że zdobyłem. Pięknie, pasuje mi to bardzo mi to pasuje. O kurwa, śmierć niewolnika, ciężka kusza. Pokaż to. I oto zakłodą.
Czekaj, co ja dostałem jeszcze? Ruda, magiczna ruda. 120 tysięcy w ogóle mam. Haj, susz, maluj tych spraw. Wybaczcie, że nie idę do Geldern, tylko sobie zwiedzam jeszcze. Ale taka kolej rzeczy w sumie. Eksplorować też trzeba. Ha, ha. No, już, już, no odetnaj się, no odetnaj się. Czy jest tu jeszcze coś fajnego? Bo jak byli tamci, byli i ci, to może jakiś smok jeszcze tutaj by był. Ja bym bardzo nie zapolował na coś jeszcze. Zielemony. Aha. A tego nikt nie pilnuje? Dziwne. Okej. W ogóle tutaj jest chyba... Ile? Tak jak czytałem, było 46 skrzyń chyba. Ale to w samym chyba Nordmarze było. Bo tutaj wątpię, że jest tylko 46 skrzyń. Tam jest ognisko. Ze względu na to, że według mnie jest ich tu w pizdu więcej. Bo tak naprawdę... O, dziwnie przerwało dźwięk. Bo tak naprawdę, jeżeli byłoby tu tylko 46 skrzyń, to nie byłoby jej skrzyń praktycznie co róg. Bo tak naprawdę w tej grze... O! Jaki kurwa fart miałem. Gobliny? Nie, tam nikogo chyba nie ma. Dobra. Ale zębacze tu są. Ja myślę, że tu ognisko jest. No tu się ten świecił. Aha, okej. No dobra, nie będę pytał nawet. Bo chyba to bez sensu trochę. Albo mi się zdaje, albo jest tylko Sildern. Tak tylko napomknę. Prawda? Prawda, że jest tylko Sildern. Kurwa, za daleko zeszedłem. Toszku za daleko. Toszku bardzo za daleko. Kurwa mać. Nie będę bizonu wlał, bo wiem jak to się skończy. Dobra, trzeba wracać do Gildern w takim razie. Zachciało mi się takich przechadzek dalekich, które kurwa mam. O. Czy ja dobrze widzę, czy to jest trąbok? Oż ty wkurwele. Serio to ty? Za mną, dobrze. No chodź. No co jest? No, chodź. Milusia, tak naprawdę Milusia, bardzo Milusia. Tu są chyba... Krokodyl! To je krokodyl. Krokodylu. Mam dziwne wrażenie, że on tu wejdzie. Nie wiem czemu. Krokodylu! Dobra, tego ruchają to pielce. Nie, nie będę mu pomagał, niech spierdala. On mi nie pomagał w podbijaniu miasta, czemu ja mu pomagać tutaj? Fak, no nie pierdol. O, mięso, mięcho, bitch. Dobra, chyba mu jednak pomogę. No, zaraz level będę miał. Będę miał level.
Niebawem będziecie na wymarciu. Oj, trąbok, trąbok. Ty się zawsze wpierdolisz w jakieś te... Kamienny korzeń. O, ciekawe. Kurwa, jeszcze jeden krokodyl. No nie. Nie wierzę. Buntownicy? Tutaj? Stój! O co chodzi? Czego Nigdy chcesz? Nigdy nie widziałem tutaj nikogo takiego jak ty. Nie jesteś asasynem, prawda? Boisz się asasynów? A ciebie nie przerażają? Słyszałem o nich straszne rzeczy. Podobno zabijają ludzi. Kurwa, stary, to straszne, zabijają jak ludzi. Jak zarabiasz na życie? Jestem drwalem, sprzedaję drewno i dzikie jagody. Komu? Rybakom z Silden. Często tu bywają. Ale od paru dni nikt tu nie zaglądał. Zastanawiam się, o co chodzi. Mogę się dowiedzieć, dlaczego rybacy już tu nie bywają. A, zrobiłbyś to dla mnie? Przy okazji mógłbyś zanieść tę paczkę dzikich jagód rybakowi Stanowi. Zamówił je, ale nigdy nie przyszedł ich odebrać. Dobra, zrobię to, jak zrobię zadania w tym. Co jest? To była twoja chata? Nie, ale moja wygląda niemal identycznie. Orkowie nieźle się sprawili. Jesteś drwalem? Byłem nim przez całe życie. Nie wiem, co bym robił, nie mogąc chodzić do lasu. Twardziel z ciebie. Tak, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogę złamać rękoma solidną belkę. Zaprowadzę cię teraz do Silden. Taki słabeusz jak ty chce mnie do czegoś zmusić? Zmiażdżę cię niczym robaka. Chodź tu! Hej, ludzie! Walka! Dalej! Ha! Wali go! Całkiem nieźle! O panie, nic tu nie masz. Zostaw mnie w spokoju. Człowieku, cudowny, ciepły ogień. Co jest? Zanim ty wstaniesz, kurwa, to chłopie. Co jest? Dobra, przeglądam wszystkie kufery. Czyli te 46 to albo tych kufrów to albo są w warancie, albo w Nordmarze. W ogóle na necie pisze, że ten... Człowieku. Zrobisz, co ci każe. Chyba nie mam wyboru. Na necie pisze, że ognisty miecz kosztuje 40 koła złotych monet. Kurwa, a kupiłem go za 1000. Jebać, to nieważne, nie? Pójdziesz ze mną do Silden. Cokolwiek powiesz. Zabiorę cię stąd. Dobrze. No, zajebiście. Co jest? Zajebiście, że nie stawia oporu. Przynajmniej nie muszę go leć w pizdę. Idziesz? Idziesz. Dobra. Tu są te pielce, to tędy nie idziemy. Pójdźmy tędy. Idziesz? O, dwóch idzie. Dobra, kozaki. Dobre koksy. Czekaj, do kogo ja ich miałem tam zabrać? Tego asasyna, nie? Kurwa, ale ścięło, no nie wierzę. Gnista jagoda. Dobra, niech będzie to poranna rusa też. Korzeń leczniczy. Już powoli zaczynam zbierać wszystko, co leży, tak zaprawdę. Powiadam wam. Ale to jest nie najgorszy pomysł ze względu na to, iż... Ze względu na to, iż...
To się przydaje, nie? Tak jest naprawdę. Niektóre rzeczy nigdy się dobra, asasynu. Idzie? Idzie. Quadir. Gdzieś ty kurwa spierdolił Quadir. To on? Quadir. Zbugował się dźwięk. Wspaniała robota, przyjacielu. Masz, podzielimy się dochodami z tego nowego. Okej. Okay. Teraz tak, ile mam w Sylden? 76, zajebiście. To skoczmy tam od razu. Tak mi się wydaje, że ten odcinek będzie strasznie krótki. W ogóle zacząłem zacząłem nagrywać odcinki po 20 parę minut, ale niestety. Jak to tłumaczyłem w jednym... Człowieku, czego chcę? Fatalnie. W jednym z odcinków nie nagrywam dłuższych odcinków już ze względu na to, że wrzucają się zbyt długo, jak na mój komputer, więc... I co tam z rybami? Jestem wykończony. Mówimy tu jak wariaci. Cały czas przybywają karawany, które odbierają tych śmierdzieli. Ledwo nadążamy z połowami. Coś nie tak? Ryby, ciągle tylko te ryby. Mam już tych śmierdzieli powyżej uszu. Mam dla ciebie paczkę. Dzikie jagody od Bozepa. Wspaniale. Nie widziałem się z nim, od kiedy orkowie podwoili straże. Serdecznie dziękuję posłańcowi. Proszę, weź to. Dziękuję. Idę się widzieć teraz z tym pedałem tam na górze. Stać! Ani kroku dalej. Dobrze być lecieć. Mogę się zobaczyć z twoim przywódcą? Nie jesteś już obcą osobą. Możesz przejść. Dziękuję. Wtedy wybór jest jasny. Przestań się. Niewolnik w ogóle tam latał po tym. Ale okej, nieważne. Ale jest jeszcze inny. Porozmawiamy później. Ręka, która ich karmi. Pięść, która ich bije. Hadok. To licha mora, o co chodzi? ...190 obrażeń od pocisków. Ja jebłem. Kupię, jeżeli będę miał pieniądze. Znaczy mam pieniądze, ale kurwa, szkoda mi wydawać 40 koła na głupią kuszę, nie? Zaiste, powiadam wam. Pulpit. Ale niektórzy spośród koczowników nie podążyli za Inosem. I lud koczowników podzielił się na dwie części. Ci, którzy podążyli za Inosem, wznieśli wspaniałe świątynie i stali się ludem Warantu, a berło zostało symbolem ich władzy. Prostara wieda plus spin, zajebiście. Umbrak. Złe wieści. Coraz więcej naszych miast jest odbijanych przez mory. Jeśli to się nie skończy, będziemy musieli zabić wszystkich, którym nie ufamy. Co próbujesz powiedzieć? Sam sobie odpowiedz. Więc to ty jesteś tym kolesiem, o którym wszyscy gadają. To ty jesteś tym wielkim wodzem, o którym wszyscy gadają. Czegóż może taki kundel jak ty chcieć od wodza orkowych armii? Gadaj! Orkowie stanowią tu mniejszość. Nie boisz się powstania? Nie. Mory zbytnio się boją tortur, aby się na to zdecydować. Podczas ostatniej wojny dopracowałem swoje metody. Chętnie pokażę ci, o co mi chodzi. Nie trzeba, dobrze rozumiem. Jak leci? Czemu miałbym ci się spowiadać z moich spraw? Za kogo ty się uważasz? Na pewno nie przybywałabym usłyszeć. Jakie mam to? Zabij niewolników. Zabij szamana Grompela. Jako szamana to ja wszędzie bym zabił. Złoty kielich. Myślałem, że ma za ten. Myślałem, że może ma. Wolałbym honorowo. Tak jest już. Kielich, wiecie.
tu jest Szymon Grompel. Jakbyśmy nie mieli. Naucz mnie tego, co wiesz. Teraz, kiedy już zdobyłeś nasze zaufanie, nauczę cię podstaw sztuki szamanów. Użyj tej wiedzy, aby bronić miasta, Mora. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Jakich pancerzy. Zobaczymy, co się stanie. Nie chcę kosturu, kurwa. Ile mam tego? 15. A co tam z alchemii jest? Naucz mnie czegoś o alchemii. Alchemii. Nie jesteś. Chcę ważyć. A, mikstura many. Bardzo są źródłem czysto. Dobra, nie będę tego ten. Sprawdzę, co jest potrzebne do alchemia. Tak jakby mało. Wartość alchemii 40. Kurwa, to już prawie. Dobrze. Tak. Na następnym levelu będę mógł. No. Ile do następnego levela? 10 tysięcy expo. Kurwa mać. Zapiszemy sobie. Sobie ładnie sobie. Rozpieprzyłbym w pizdu to miasto tak naprawdę. Dużo ich tu chyba nie będzie. Myślę tak znowu na 3 odcinki nagrywania. Nie no, odbiłbym ze względu na to, że potrzebuję tych buntowników trochę więcej. Dobra, ale to może już nie w tym odcinku. Gdzie ja mam jeszcze jakieś fajne misje? W Gildern mam tych misji od wpizdy. Paladyn Konrad, splądruj farmy, splądruj zamek w Trellis. Ulala. 72 mam w Trellis, a 75 jest potrzebne. No chuj by to szczelił. Co ja tam muszę kurwa zrobić jeszcze? Muszę sobie poprawić słuchawki, bo mnie trochę w głowę już gniotą. W ogóle poszedłbym tutaj i sprawdził, jakie ma ten beliar moce. Beliarze. Amnezja, przywołanie demona, podróż duszy. Was is das, podróż duszy. Mgła, zatruj terror, osłabienie, nic ciekawego nie ma. Sprawdźmy, tutaj będą pewnie, nie? Nie, tu. Tu? Tu. Magia przywołania, magia dominacji, magia przemiany. Przywołanie zwierząt. To jest Beliar, nie? Armia ciemności. Kurwa. Podróż duszy. Mag uwalnia swoich ciała. Może. Bo szczerze nie krążyć między wrogami. 240 prostorej wiedzy. Ja pieprz. A co jest za 100? Amnezja. Później sprzywanie szkieletu. 105. Noc w dzień. Beliar nadaje magowi moc dnia i nocy. Czas do następnego świtu mija szybko. Water czuje się, jakby przez cały ten okres zobaczyła to magia funkcjonuje jedynie w nocy. Fajny patent. Jeden z najpotężniejszych. W chwili, kto to ostrzy, nigdy nie jest go stresuje wrogów w imię nosa. Wypędzenie zła. Światło i nosa pada na sługi Beliara, niszcząc jej efekt uzależniony od siły przeciwnika i poziomu prastarej wiedzy bohatera. Na wrogów i nosa spada ogień, dotkliwie ich przypalając. Broń ten efekt jest stały. Meteor jest fajny. Co myślicie ze mną podążyć, że inne są ludzie go usłuchali? A, czyli coś dlatego. Przywołanie goblina, bez sensu. Przed bohaterem tworzy się bombel, w którego obrębie czas płynie wolniej. Burza gradowa. Na wrogów bohatera spada burza z piorunami. O, zajebiste to jest. Otwieranie zamków. Eksplozja
lodu. Bohater wystrzeliwuje we wszystkich kierunkach lodowe pociski, szkodząc swym wrogom. O, to jest też fajne. Fala mrozu. Sen i tutaj forma zwierzęca, to nie. Dobra. Poczytałem se. Sobie se. Sobie se. Se sobie. Tędy do Warantu. O, no popatrz. Nawet nie wiedziałem. Tu jest jedna z farm. O właśnie, tu ten farod będzie, czy jak on tam kurwa miał. Czyżby? Nie, kol. Hej, nieznajomy. Słyszałeś coś o buntownikach z Nemory? Czego chcesz od buntowników? Byli tu kilka dni temu. Z chęcią poszedłbym z nimi. Mam już dość pracy na tej farmie. Lepiej żyć na wolności, niż w orkowej niewoli. Co wiesz o Nemorze? Nemora to obóz buntowników na zachodzie. Ci goście są naprawdę dobrze zorganizowani. Wiesz, gdzie leży Nemora? Byłem kiedyś w tamtej okolicy. Obserwowałem buntowników przez wiele dni, ale nigdy nie miałem odwagi, żeby im się pokazać. I bardzo tego żałuję. Nie wrócę tam już więcej sam. Udam się. Zrobiłbyś to dla mnie? Nareszcie mogę zapomnieć o tej farmie. Czeka mnie żywot buntownika. Myślisz, że pozwolą mi się przyłączyć? To się okaże. Dobrze. Daj mi znać, kiedy wyruszamy. Okej. Okay. Człowieku, czego chcesz na mojej farmie? Jeśli przybywasz po daninę, możesz o niej zapomnieć. Buntownicy wszystko splądrowali. Nie ma już nic, co mógłbyś zabrać. Jak zapłacicie orkom daninę, jeśli nic wam nie zostało? Na razie orkowie mają inne zmartwienia. O ile mi wiadomo, długo tu nie zostaną. Wkrótce asasyni wszystko przejmą. A wtedy karty zostaną rozdane ponownie. Buntownicy zaatakowali bezbronnych obywateli? Te obiboki chowają się po lasach, żeby uniknąć uczciwej pracy. Asasyni chcą przejąć krainy centralne? A co ja tam wiem? W każdym razie widziałem tu ostatnio więcej asasynów niż orków. Pustynia Warant zaczyna się niedaleko stąd, na południu. Sam zobacz, jakie wspaniałe budynki tam wznieśli. Nie wierzę, że orkowie pozwalają im robić to, bo ich lubią. Sądzę, że orkowie się ich boją. Chyba ci nie przeszkadza, że kręcą się tu orkowie. Jest mi obojętne, dla kogo pracuję. Dla królów lub orków żadna różnica. Krainy centralne zawsze mają jakiegoś władcę. Co z daniną? Mówiłem ci już, że zaatakowali mnie buntownicy. Nonsens. Buntownicy atakują orków albo ich najemników, ale nie farmerów. Skoro tak twierdzisz, dwa dni temu buntownicy przybyli tu z zachodu. Ich przywódca nazywał się Hengli albo coś w tym stylu. Przetrząsnęli całą moją farmę i zabrali wszystko, co tylko znaleźli. Gdzie Hengli zabrał twoje złoto? Wrócili na zachód, skąd przyszli. Tak, 6000 ma, kurwa. Głupi chuj. Ja człowieku, sprawdzę. Czego chcesz? O. 500 guldo. Podobno buntownicy zaatakowali farmę Farmona. Co z tego? Mnie tam nie zrobili żadnej krzywdy. Rozumiem. Dobra. I tym oto sposobem kończymy ten odcinek Gothica 3. No, mamy 35 minutę, więc akurat. Dzięki za oglądanie. No i ten... No, wiecie, co macie zrobić, nie? Tak myślę. Jeżeli podoba wam się ta seria, oglądajcie kolejne odcinki. Dziękuję jeszcze raz. Na razie. Cześć.